Autorem tego projektu uchwały jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę więc przewodniczącego komisji, radnego Marcina Bubicza, o przedstawienie nam stanowiska komisji. Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 maja 2023 roku po wysłuchaniu Pana Sekretarza Miasta Lublin Andrzeja Wojewódzkiego oraz przedstawicieli i autorów tej petycji głosami 4 za, przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się uznała petycję za niezasadną oraz przyjęła projekt uchwały, kierując je na dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy jest obecny ktoś z wnioskodawców, chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, udzielam Panu głosu. Dziękuję. Panie Przewodniczący, informuję, że ku czci jednego z byłych radnych, obecnie parlamentarzysty, moje wystąpienie zajmie około 3 minuty. Wysoka Rado, na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dyskutowaliśmy nad tym projektem petycji, który, przypomnę, dotyczy zmiany w sposobie wypłacania diet radnym. Nasze wątpliwości wzbudzało przede wszystkim to, że uchwała, która to określa, nie uwzględnia wskazania, że nieobecność może być usprawiedliwiona z powodu wykonywania obowiązków radnego. Może dojść przecież do sytuacji, gdy sesja, powiedzmy, budżetowa odbędzie się w danym miesiącu. Radny będzie nieobecny na tej sesji z powodu wykonywania obowiązków radnego, wówczas ta dieta nie zostałaby potrącona. Natomiast bardzo dziękując Panu Przewodniczącemu i Radnym za bardzo merytoryczną dyskusję, ponieważ okładaliśmy się argumentami faktycznie merytorycznymi, i część argumentów, które padły tej komisji, uznaję za zasadne i słuszne. Natomiast co do części jednak wciąż się nie zgadzam i część tych argumentów mnie nie przekonała. I wciąż uważamy, że tę uchwałę należy zmienić. Jednak w związku z tym chciałbym wycofać na dzisiaj projekt petycji w tej sprawie i od razu zapowiadam, że złożymy petycję ponownie, uwzględniając właśnie te argumenty, które padły na komisji, po to, aby ułatwić Państwu tutaj podjęcie decyzji w tej sprawie. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, wycofuję tą petycję. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za merytoryczną również dyskusję w trakcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo, bardzo proszę o naszych prawników o wyjaśnienie nam tej kwestii, bo ja mam wątpliwości, czy Pan w tej chwili może petycję wycofać. No, ze względu na to, że to jest projekt uchwały, a Pańska petycja to było do niedawna, nie w tej chwili. Także jeśli ktoś z naszych prawników mógłby mi tę kwestię wyjaśnić, to bardzo o to proszę. Jest pan. Bardzo proszę, pan mecenas Zbigniew Dubiel. Słyszałem to pytanie, panowie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Oczywiście tak długo jak Rada Miasta nie rozpatrzyła czy wniosku, czy petycji w tym zakresie, wnoszący w tym przypadku petycję, może ją cofnąć. Ja rozumiem, że chyba jest tam obecny sam prezes, pan prezes. Więc jeśli tutaj do protokołu pan prezes oświadczył, że wycofuje petycję, to ona staje się bezprzedmiotowa i ten punkt nie powinien być rozpatrywany, bo przecież to wnioskodawca, podmiot, który składa petycję, jest gospodarzem. W tym zakresie, jeśli do protokołu zostało to przez samego pana prezesa, osobę reprezentującą fundację, oświadczone, że wycofują petycję, należy przejść do kolejnego punktu porządku obrad. Rada nie podejmuje jakiejś uchwały w sprawie umorzenia, bo to nie jest postępowanie administracyjne, po prostu to się stało bezprzedmiotowe i należy zakończyć ten punkt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z wyjaśnieniami pana mecenasa oczywiście petycja zostaje wycofana.